Hej, cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku z Food 16. Dlaczego akurat od tej strony nagrywam i czemu tak mało końców mam? To nieistotne, ja sobie je nazbieram. Kwestia jest taka, dostałem komentarz i prośbę, że nagrałbym drafta online'owego, rzecz jasna. Mam jeden żeton, zresztą darmowy. Podejmę się takiego zadania. Zobaczymy. O, świetnie. Jeszcze nie odpalałem drafta, serio. Witamy Food Draft, nowym sposobie zabawy w trybie FIFA UT, w skrócie. Skompletuj skład z wylosowanych piłkarzy i wygraj jak najwięcej meczów, aby zdobyć paczki, monety i inne nagrody. Trzeba podjąć się tego zadania. Czy mi się trafią tacy piłkarze, albo lepsi? To cię wie. I trzeba zdobywać nagrody. To będzie trudne. I teraz formacja, która do wyboru. Mamy tylko jeden żeton, tu trzeba naprawdę solidnie podjąć wybór. Nie podoba mi się, zastanawiam się nad 5-3-2. Nie podoba mi się. Przemyślę to i czy ta formacja mi jakoś będzie służyć. 4-3-2-1 czy 5-3-2? Szczerze, wezmę tą formację. Wał z tym, zaryzykuję. O, informy mamy! Pięknie! O luhuju! Oj, Ronaldo! Bierzemy Ronaldo. Tak, jaram się nim. Sorry, Orier, że cię zawiodłem, ale bierzemy Ronaldo. O kurde. Grubo! No i teraz jak my tu Ronaldo ustawimy? O cholercio. Mamy taki dylemat. Na napastniku. Aha, nie mogę przesunąć go jeszcze na pustą pozycję. Więc on zostaje na centralnym lewym skrzydle obrony. O cholercia. Ale niespodzianka. Dostaliśmy od razu Ronaldo w paczce. Dobra, no to zaczynamy od może lepiej od końca ławki. Będzie ciekawiej. Dobra, co my tu mamy? Coś czuję, że zbudujemy z tego. Okej, już wróciłem. A więc tak, coś czuję, że zbuduję z tego ligę hiszpańską. Bo jak już dostałem Ronaldo w paczce, w losowaniu chciałem powiedzieć, ale w paczce też by mi się marzył. Więc weźmiemy Casemiro. No. Liga hiszpańska. O kurde. Robben. Albo Hulk. Nad Hulkiem się zastanawiam. Chociaż Robben tutaj widzę przebija w statystykach. I tak szczerze. Boże, co za czołg. Kurde. Terry, co się z tobą stało? Masakra. Dobra. Bierzemy Robbena. Tak, od razu wam mówię, bierzemy Robbena. Świetnie, mamy już Robbena, Ronaldo. Zajebiście, normalnie. Dobra, następna. Następne losowanie. Nani! Nani! Zastanowię się. Arda Turan. Ale mamy masakrę. Mamy totalną masakrę. Nie wiem, czy wziąć na napadzie Wayne Rooney. Albo do obrony Alabę. Oj. Oj, Turek. Co się cieszysz, Turan? Bo cię i tak nie wezmę. Kurde, kto by się przydał? Powiedz mi tak czysto, jasno i zrozumiale. Wayne Rooney, no weźmiemy go. Przyda się. Następny. Kto się wylosuje? Aleksandre Pato. Casilla na bramkę. Kurde. No i teraz dylemacik. Co wziąć najlepiej? Bramkarza. No kurde, Real Madrid się robi z tego. Mamy Ronaldo, to ma duże znaczenie, bardzo duże, bo mamy olbrzymie szanse to wygrać. Di Santo, Fuego, Hutchinson, Berardi. No, co by tu wziąć takiego? A weźmiemy, no nie, no budujemy ligę hiszpańską, mieszankę, można powiedzieć też tej ligi hiszpańskiej. Kuit, Lucas, kurde. Muszę rozważyć taką propozycję.
Rozważę ją i szczerze, tak szczerzutko bierzemy Lukasa, Moura, bo takie skrzydło musi być szybkie. No i Benteke albo Depay. A, do przemyślenia. Znowu Benteke, Depay, kurde. Masa możliwości normalnie. Tu jest myśliwy Depay. Szczerze, szczerzutko, jak mi się jeszcze raz trafi Depay, to go wezmę. Ale póki co musi być napad. Musi być napad, bo to jest tak istotne, że no, biorę Benteke. Pięknie, mamy już tutaj mniej więcej trochę napadu. Następne. Payet w informie, Bruno, Verratti, no nie wiem co wezmę. Verratti, Payet, Pjanić, Verratti, Pjanić, Verratti, Bruno, Verratti. Tu widzę mieszanka Realu Madryt z PSG. To ma coś do rzeczy w sumie. Götze, Diarra, Pjanić, Kvaratskhelia, Oskar, Götze. Götze się wziąłbym. Więc bierzemy Götze. Co nam się jeszcze może trafić? Piszczek. Znowu Piszczek. Jak w demówce. Też mi się trafił Piszczek. Ale bierzemy Godina. Bo tu się. No ja tu widzę ligę hiszpańską. O kurde, co tu za słabe karty? Czemu tak? Chyba po tym Ronaldo już straciłem taką możliwość. O, liga hiszpańska, tak? No to bierzemy ligę hiszpańską. I bramkarz. Który bramkarz? Nie, Begovic, spieprzaj mi stąd. Rui Patricio, zastanowię się. Ter Stegen. Mam tu dylemat, bo naprawdę ten człowiek ostatnio kiepsko broni, więc bierzemy Asenio. Sorry Ter Stegen, ale się muszę po prostu, no, wydrapać stąd. Dobra, a teraz główne, podstawowe pozycje. No mamy tutaj Ronaldo, który czeka, aż go ustawię tam, gdzie trzeba. Bramkarz. O, informy, cztery informy. Nie. O, Keylor Navas, bierzemy go. Oczywiście, musi być Keylor Navas. Tak się jaram tą Hiszpanią, ale tak naprawdę jej nie lubię. Jestem za PSG, ale skoro trafiały mi się zawodnicy z Realu Madryt i jeszcze Ronaldo, to jakby może było nie wykorzystać takiej okazji. Dobra, Kier, Dante, Williams, Jagielka. Czy Jakielka, jak wolicie, Martinez. Martinez, o kurde, Hiszpania. Jednym słowem. Nie, jeszcze nie mogę go przenieść. Masa tutaj roboty. Mertesacker, Kastan, Bonuti, Kościelny, De Vrij. No, myślę. To za wolne, to nie biorę. Kastan, Bonuti. No kurde, marny wybór. Totalnie marny wybór. Ale dla świętego spokoju weźmiemy Kościelnego, bo widzę, że on tutaj najszybszy, więc Kościelny, kolejny obrońca. Umtiti w informie, Miranda, Martinez, Benatia i De Vrij. Co znowu wybrać? A myślę, że weźmiemy Mirandę. Tak, Mirandę ze względu na tą szybkość. Albo Umtiti w informie. Tak się zastanawiam, ale lepszy będzie jednak Miranda. Teraz taki skrzydło. O, Tito! Sorki Danilo. Tak, naprawdę najszczersze sorki. Ale biorę Tito ze względu, że mam go w Ultimate Team. No, sorki. Ale Carvajal i Danilo. No, tutaj też taki kuszący wybór. Ale. No, wezmę Tito. No wezmę Tito, no kurde, kusi mnie, żeby nacisnąć na niego. Ale nie. To jest zbyt silne, bo muszę mieć najsilniejszy skład. To jest jasne i zrozumiałe, więc bierzemy Danilo? Ja myślę, że Danilo.
Myślę, że Danilo tutaj się fajnie urządzi. O, jest nawet zgranie, więc coś z tego może będzie. Teraz środkowa pomoc. Roberto Valero Guarin. Ale teraz też masakrę mam tutaj. Roberto, no mamy informa, to bierzemy. Jeszcze z Barcelony. Pirlo, kurde, mistrzu tu jest. Javier Pastore. Ja biorę każdego piłkarza z PSG. Jakiego bym nie trafił, tak go też biorę. Kovacic, Parejo. Kovacic. I teraz napad. Co my tu trafimy w tym napadzie? No już raczej nic piorunującego. Więc no, szczerze wielka szkoda. Diamanti, Bobadilla, ale teraz fatalny wybór. Ojejciu. No nie, no po prostu nie mogę. Ale bierzemy Murzyna. Tak dla jaj. Pele, Graziano, Szalai, Diney, Araujo, Baptistao. A Hiszpanię bierzemy, no oczywiście. Dobra, mamy już skład. Boże, ile czasu ja musiałem się tym zająć, żeby to jakoś mogło fajnie przejść. Teraz tak, Casemiro, idziesz tutaj. Będziemy teraz tak się męczyć, żeby ten skład do zieloności, czerwoności, chciałem powiedzieć, zbudować. Tak, serio wam mówię, do czerwoności. Na napadzie nic nie mam właśnie z Ligi Hiszpańskiej. Tutaj mama Martineza, a coś z... O, jest Godin. Wchodzi Godin. Miranda zostanie. No bo co ja mogę z nim jeszcze zrobić? Wpakowałbym tutaj najchętniej tego całego Robena na prawą stronę, ale to znowu zepsuje zgranie. A zaraz, miałem przynieść Ronaldo. Ronaldo tutaj. Ale bardzo to się psuje zgranie. Niedobrze, to jest niedobrze. Ale jak tu ma być Ronaldo? A ja go tutaj dam? Ty patrz. Ale on nie ma obrony przecież nawet. No musiałbym... Nie, to jest chore. No dobra. Powiedzmy, że ja go tutaj zostawię. Ale jak mi coś nie pyknie, to ja go przerzucę na górną stronę. Ale nie, musi być na napadzie jednak. No i to trochę chujowe jest, ile on tu ma zgrania. Aż 3, nie. A na tym? Na tym ma 6. No to już wolę, żebym miał więcej zgrania, ale będę nim popylał. Będę nim grał tak, żeby kurde... Żeby z niego po prostu została tylko plamka, jak będzie strzelał te bramki. Dobra, teraz Robben, o kurde, ale spadek zgrania będzie. Niedobrze, to źle wróży, bardzo źle. Dobra, Pastore, Robben. No nie wiem, Rooney. A właśnie, muszę go tam ustawić na tym napadzie. Musi być Rooney, bezwarunkowo. Zamienimy bramkarza, Casilla tu będzie. Jeszcze mamy innego pomocnika. No się tu zastanowię. Ale tu nie widzę sensu. No chyba, że... Aha, tu już spadnie zgranie automatycznie. Automatico. Benteke. A w sumie jakbym go tutaj wpakował. Lekki spadek zgrania, ale to nie ma znaczenia, bo... Mamy dwóch napastników Premier League, angielskiej Premier League, rzecz jasna. No i co teraz? Jeszcze tu powinny być jakieś zmianki, mniejsze, większe, ale powinny tutaj być. No Lucas, Baptistao, a damy Robena, będzie dwóch prawych. Najwyżej go wpakuję na napastnika, Faustyn. No i przy okazji bym Gecego tego już mógł dać. No! To coś z tego jest. Szału nie ma. No i dobra, mamy jedynego takiego słabiutkiego obrońcę. Według mnie. Aha. Mogę go zmienić, nie? Ale to on ma słabsze statystyki. Nie. To co z tego, że poprawię tylko zgranie?
Jakie to ma znaczenie? Praktycznie żadne. Ale patrzcie, jak to zrobię tak, to już mamy 100% zgrania, nie je? No i mamy 100% zgrania, no i... Jaki bezsens, no i muszę albo Lukasa wydupić, albo Pastore. Jedno i drugie wywalę, to nic nie zmieni. No chyba, że Kościelnego się pozbędę. Niech sobie siedzi na ławce. No, zrobimy tu porządek, normalnie abominację w tym składzie. Tutaj musi być abominacja, bo inaczej nic nie zdziałamy. Nie, PSG musi dominować. Sorki GC, sorki, naprawdę serdeczne sorki, ale nie macie. Wolę tutaj, żeby była dominacja też ligi francuskiej, bo jej za bardzo tutaj nie widać. Tu widać tylko Hiszpanię. Ja nie wiem dlaczego. I tu jest cała Hiszpania i liga angielska. Dosłownie. A ja sobie wpuszczę i tak Mirandę i na napad Benteke. Więc będzie ostatecznie 87 zgrania. Tak, 87 zgrania mamy. I Ronaldo na obronie, ale chyba, że go przesunę. Dobra, już niech będzie na tej pomocy. I tak krzywo wygląda. Nie, to jest aż fatalne. Nie. Już niech tak będzie. No i Ronaldo na obronie. No nie wiem, co on tam robi, ale będę po prostu nim biegł do końca. Po prostu do końca. Tak się zgrywa. A po prostu go przeniosę. No nie wiem, no dylemat mam, no. Jak myślicie, powinienem go tam ustawić? No, ja po prostu już nie wiem co mam czynić. Dosłownie. Ojeju, jeju. Ronaldo, coś ty zrobił. Dlaczego akurat ty mi się musiałeś trafić w takim kuźwa momencie? A jakbym ustawił niego na tym... Ojeju, ale masakra. Totalna, istna masakra. Nie. Okropnie to wygląda. Według mnie to wygląda okropnie. Nie, tak nie może być. Wracasz, Ronaldo. I tutaj, nie. Tak nie może być. I tak jeszcze sobie teraz ustalę tempo. Ustalę sobie jeszcze jakość tempa. Jest dobrze, nie jest najgorzej. O, mamy 90 zgrania, no niech już tak będzie, bo inaczej tego nie ustawię. 90 zgrania, myślę, że i tak jest sporo. Na napad zostawię sobie tego Brazylijczyka, bo może się zgra tutaj z Lukasem, a to dla mnie będzie nawet pomocne. Dobra, to są już moje ostateczne zmiany i więcej już tutaj nie będę się bawił. Gramy w końcu, bo inaczej nigdy nie ruszę. O kurde, jeszcze teraz menedżer. No oczywiście bierzemy Martineza. No bo jakby normalnie miałem przyjąć takiego. Podsumowanie draft. No mamy tutaj najlepszych zawodników. Napastnicy 83, pomocnicy 81 i obrońcy 79. Brazylia 6, Liga BBVA 13 i Real Madrid 6. Więc to nam w sumie daje 166 oceny składu. Nawet sporo. Dobrze. Mamy skład draft. Jezu, boję się. Ja się tak waham, co to się stanie zaraz. Jak ja nie przypiździę zaraz tego momentu. Nie mogę przegrać, przecież mam Ronaldo. No nie mogę przegrać. Trafił mi się Ronaldo, boski Ronaldo. Tylko czemu on jest na obronie, to ja tego nie rozumiem. Zaraz. Nie, no, muszę to zrobić, bo kurde, to wygląda okropnie. Dobra, ustawimy na obronie jeszcze. Tu mam pomysł, tylko nie wiem, czy on wypali. Czy on właściwie wypali? Dobra, damy sobie tego Brazylijczyka tutaj. Benteke sobie będzie siedział na ławce, w razie czego go wpuszczę. Dam tutaj Brazylijczyka na obronę. Co nam da spadek zgrania, chyba że pobawimy się tutaj jeszcze. Nie, no i tak wygląda masakrycznie.
Podniosło się zgranie, ale spadek jest tego. Spadek zgrania Ronaldo. Chyba, że pozamieniają się miejscami. Nie, nadal jest 3 i jest wręcz spadek. Nie, mnie się nie podoba to, że Ronaldo miałby tam grać. Nie. Totalna masakra. A wiecie co? Pieprzy mnie zgranie. Najwyżej mi się oberwie. Najwyżej mi się oberwie. Ale fajnie to wygląda, jak jest Ronaldo i Rooney na napadzie. Oni kiedyś w sumie grali w jednym klubie. Znaczy Ronaldo kiedyś tam grał. Dobra, mamy dwóch napastników. To wygląda i tak ohydnie. To tak ohydnie wygląda, że wolałbym tak dać kościelnego. To nam kolejny spadek zgrania dołoży. No cóż, ale jeżeli mam mieć bezpieczną obronę, totalnie bezpieczną, to lepiej, żeby tam był kościelny, aniżeli miałbym coś tutaj wymyślać. 80 zgrania, tak myślę, że jest to sporo. Ławka jest przygotowana bardzo starannie. W ogóle nie mam obrońcy. Chociaż żeby był ten jeden obrońca. Oj, jejciu, jejciu. Musiałbym Robena wypiździć. No nic, nie będziemy mieli obrońcy. Jakoś tutaj się postarają. No ale musi być Ronaldo na napadzie. Ja sobie nie wyobrażam, że on tutaj był. Nie, ja sobie tego nie wyobrażam. Dobra, zaczynamy w końcu już ten turniej. Bo inaczej w życiu go nie zacznę. Chyba, że zrobimy inny myk. Nie. Dobra, już nie chcę kombinować. Niech się dzieje co chce, 80 zgrania to i tak już jest naprawdę bardzo fajnie złożona ilość tego zgrania. Nie będę już tu się bawił. A Lukas, Lukas Moura. Nie. Niech już tak zostanie. Trudno, najwyżej może mi się nie udać. Ale Ronaldo musi być na napadzie, to jest kurde tradycja Realu Madryt w sumie. Tak nie może być. Dobra, zaczynajmy już ten turniej z 80 zgraniami, ale walić zasady. Trzeba to po prostu wygrać. Dobra, mamy dwóch informów z Ligi Hiszpańskiej. Ronaldo, Runeja. Bardzo fajnie mi się złożył ten skład. Szkoda, że nie Zlatan Ibrahimowicz, ale szczerze mówiąc, może nawet i lepiej, że tak mi się trafiło. Dobra, co my tu mamy? Real Madrid, o kurde. A, połączenie z przeciwnikiem zerwano. Pewnie koleś się już wystraszył, że mam Ronaldo. Ale będzie zabawa, jak koleś nie będzie miał Ronaldo. Nie będzie miał Messiego, nic. Po prostu będzie biedny. Po prostu, kurde, no zjadę. No, będę miał satysfakcję, że go zjadę. I podobno jak wygram pierwszy turniej, to dostanę końsy i paczkę. Więc no, kurczę, nie może być. Jest taka motywacja, żeby to wygrać, że nie wiecie jak. Jak bardzo mnie to motywuje. Dobra. Niech mi tego przeciwnika wyszuka lepiej. Potrzebuję tego przeciwnika, który po prostu będzie moim rywalem, którego po prostu zjadę. Dosłownie zjadę. Ale szczerze też się boję, jak to się może skończyć. Bo jakbym miał tak przegrać teraz ten cały mecz, no to czarno to widzę. No więc... Aha. FIFA 16 postanowiła mnie strollować. Więc zrobię tu cięcie od razu. Okej. Mamy już przeciwnika. Bardzo fajnie teraz koszuleczki, które... A weźmiemy czarne. W czerni fajnie mi się gra. Chociaż nie zmieniłem koszulek, szkoda. Teraz tak, zarządzanie zespołem. Ronaldo, wszystko widzę, Ronaldo. I Kovacic. Dobra, niech tak już zostanie, nie będę grzebał w ustawieniach. Boże, boję się tego spotkania. Rooney też, Miller, Royce w informie, Gustavo, Götze, Bellarabi, Walker, nie znam, Matip chyba bodajże to był. Kurde, teraz musiałem zgadnąć Matipa.
Dobra, nieważne. Ja jeszcze sobie chętnie zobaczę do końca jego skład. Co on tam jeszcze ma? Ja mu nie przerwę, nie przewinę mu. Nie. Muszę wiedzieć, co on tam ma w tym składzie. Bo draft a Ultimate Team to są całkowicie co innego. Tutaj walczymy o stawkę. Bardzo cenną właściwie. Na was. A to mój skład przecież. Popatrz na mój skład, biedaku. Bo no bo nie ma Ronaldo, to mogę go nazwać biedakiem w sumie. O Jezu, ale beka będzie. Dobra, Leno, Torpak, Insua, dobra, już cały skład mam tutaj upatrzony i zastanowię się, jak go tutaj pokonać, ale Royce będzie bardzo wymagającym przeciwnikiem. No jest, Ronaldo, mój Ronaldo na tym centrum wagi, 30 lat, 80 kilo, 1,85 m. Sztuka, po prostu kanon idealnego mężczyzny. Żartuję oczywiście. Dobra. Bez żartów zaczynamy spotkanie, bo... O, jeszcze są lagi. Lagi chyba mojego przeciwnika. No, zastanawia się, czy nie strzelać. Dobrze, mamy piłkę. Do Ronaldo, do Ronaldo! A, cholercio. Już jest kiepsko. A teraz Rooney. Wybij to na was, kurde. Dobrze. A biegnij, biegnij! No! Ronaldo! A, dobrze, jeszcze Ronaldo przy piłce. Patrz, wypchnął mnie. Dobrze, Ronaldo przy piłce. A mogę przyłączyć na odbiorcę, chcę go zmienić. Chcę zmienić, bo nie chcę, żeby Ronaldo wyrzucał. No dobra, ale chyba nie mam wyjścia. Niech ktoś tak dobrze podejdzie. Dobra, tam wyrzucimy. Danilo. Oj, 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 piłka źle poszła. Diego Godin. Oj, Kovacic spieprzył sprawę. Teraz jest niebezpiecznie. Niebezpiecznie, bardzo niebezpiecznie. Blisko już do bramki. Niedobrze. Spalony, Boże, dobrze, że spalony. O chuj, Royce by szczelił. O niedobrze, ten Royce tutaj widzę robi sieczkę. Najwyraźniej. Ajajajajaj, niedobrze. Już poczułem w dupie raj. To taki spory. Niedobrze, niedobrze. W sumie. No i Rooney. Dobrze. Zabrałem takie mu piłkę. Często kończą się utratą. No i złe podanie. Ale kiepskie podania robią tutaj, to muszę przyznać. No, Miranda. Royce. Nie psuj mi gry, bo cię wywalę stąd. Ależ fatalne podanie. O, piłka fuck. Praktycznie trafiła w przeciwnika. Dobrze, obrona, wybij to. Dobrze. Teraz do przodu. Jakie tu emocje są? Getze. Bez obrazy. Aha, Royce. Dobra. No, będzie gol! Pewnie dobrze, że spróbował, się, ale nie, nie, na razie to on tu dominuje. Mimo tego, że mam Ronaldo, to on tu dominuje. I to mnie martwi, to mnie martwi. Konsekwencja tego, jeżeli to przegram. Casemiro, podanie do Roberto, Wayne Rooney i już stracił piłkę. Dobre przejęcie, brawo! Teraz tu podanie do Wayne Rooneya. Czy uda mu się utrzymać? Dobrze, Wayne Rooney, Wayne Rooney! Kurde. Co on tam ma na tej? Czemu tam Getze jest? Dobra, Danilo, Danilo! No i tracę ciągle piłkę, nie wiem czemu. Ten stres. Czuję lekki stres. Bo jeżeli to teraz przegram, to po prostu tracę skład. Tracę po prostu skład, to co urządziłem sobie. Znakomicie ze skrzydła! Dobrze, Keylor na was, wybij tą piłkę. Nie rób wyrzutów, tylko po prostu wybij tą piłkę. Tak jest najbezpieczniej. Aj. Miller. Dobrze, do Ronaldo, Ronaldo. No, i czemu już tą piłkę straciłeś? No, widać, że to zgranie ma słabe. Przy piłce Rooney. Dobra, Senilo. Jest, nie jest. Luis Gustavo. Ładnie odbiera piłkę. Dobrze, nie. Dobra, Roberto. Do Ronaldo, do Ronaldo. Ja pierdzielę, za mocna ta piłka. Aha, fajnie, że jego bramkarz tak wybił. Kovacic. Dobra, do Ronaldo. Jest, 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 jest! Strzelaj! No, czemu on to obronił? No, ale już mamy pierwszy strzał CR7. To dobrze wróży. No dobra, niech będzie podanie do bramkarza. Chociaż tak nie powinno być, ale...
Już. Jaki spalony. Człowieku, no Rudy, gdzieś ty stał? No i no Rudy musiał stanąć na spalonym, zrobił mi na złość. Nie, to czuję tutaj frustrację lekką jednak. Przy takim składzie to jest wysoka frustracja. Ale trzeba być też pewnym siebie troszeczkę, jak chce się wygrać taką stawkę. Dobrze. Jest, jest, do Ronaldo. Pięknie, pięknie, pięknie. No, już Ronaldo traci piłkę. Ja nie wiem, co on tutaj w tej FIFA jest taki słaby, czy ja po prostu nim nie umiem jeszcze grać. Mario Götze. O, fuck. Tą piłkę to od razu wy... Nie, nie, taki błąd. Miranda. Dobra, Miranda. Boże, ten Miranda jest tak ciotowaty, że zaraz go wypieprzę. Wypieprzę go zaraz, dosłownie. Marco Reus. O, Marco Reus. Teraz mnie... Ja mam takie obawy. Co tu się zaraz odwali? Dobrze. Dobrze, obrona. I Ronaldo. Nie, on co chwilę traci piłkę. Zaraz go przyniosę na pomoc. Jak... Dobra, GC. Cristiano Ronaldo, adresatem tego lobu. Ale znakomicie. Jakiego lobu? Co ty gadasz? Miller. O, cholera. Dobra, podanie do bramkarza. Tutaj trzeba robić podanie do bramkarza, jeżeli chcę uniknąć straconej bramki. Teraz Rooney. No i Rudy. Dwóch Rudych jest. Dobrze, Keylor. Znakomicie, w tempo. Uderza. Dobrze, Keylor. Kurde, jak on broni. Dobra, lepiej wyrzucę tą piłkę do Kościelnego. Kościelny Kovacic. Dobrze, do Ronaldo. Dobra, masz. Ja pierdzielę. Co on? Zaraz go ustawię na tej obronie faktycznie. I tam będzie grał. Dobrze, Godin. Do Ronaldo. Ja pierdzielę. Niedobrze. To jest bardzo niedobrze. Już blisko pola karnego. Miller strzela. Dobrze. Piękna interwencja. Ależ wspaniale. Nie! Ach, Boże, co tu się stało? Jak mnie tutaj jeszcze ten przeciwnik? To jest koszmar. To jest dla mnie koszmar. No i o Jezu. Weź to wybij gdzieś. Nie, tak. Przynajmniej dla niego. O cholera. Dobra. Jest, jest, ja, jest jako takie uwolnienie. I Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo! Napieprzaj, no! Co się z tobą dzieje, Ronaldo? Dlaczego ty tak słabo grasz tutaj? Zaraz go ustawię na tej obronie. O cholera. O nie. I kurwa, przegrywam. Nie, to jest koszmar. Nie, muszę tutaj rozporządzić takie zmiany. Nie, to jest... to źle wróży. Dlaczego ten Ronaldo nic nie gra? Od tego zacznijmy. Co on robi? Popatrzmy na rezultat. Aha, fajnie, fajnie, że raz będzie 2-0. Wybij to. I robimy zmianę od razu. O, nie podoba mi się to. Rooney mi tu nie gra nic. Stanowczo. Stawimy tak. Dla jaj damy tego Lukasa. Pastore damy tutaj. Niech to zgranie spadnie. W dupie to mam szczerze. Ale no, nic tu nie gra i Benteke wrzucę. Benteke wrzucę za... co mogę wrzucić za tego Benteke? Czas straciłem. Ale to moment, jeszcze mam czas, żeby zrobić zmianę. No i forma w dupie. Damy tak. Pastore. Lukas. Ale to będzie okropnie wyglądało. To będzie masakrycznie wyglądało. Casemiro za Lukasa. Jezu, to będzie masakra. To będzie masakra, jak w ogóle to przegram. I Benteke za Runeja.
O, już mi się chyba naświetlił pomysł. Ale Cristiano. Ja w ogóle nie mam czasu, żeby zrobić zmianę, no. To jest masakra. Rzućmy tak. Kovacicia na pomoc. Tak. Lukas. Za Casemiro tutaj pójdzie. Za Roberto pójdzie Robben. A za Casemiro wrzucę w Verratti. Nie, Pastore. Pastore będzie lepszy. Tu musi być ofensywa. Gruba ofensywa. Dobra, wał z tym. Nie wiem. Ja to mogę przepieprzyć. Teraz, teraz albo nigdy. Tak, trener słusznie zdejmuje go z boiska. Dziś mu ewidentnie nie szło. No, rozpoczynamy drugie 45 Dobra. Minut meczu. Danilo. Ja się już boję. Ja się już po prostu waham, czy ja tego nie przewalę. A jeszcze faulowałem. Ja pierdzielę. Wybij to. Mnie przeraża ta ofensywa. Marco Reus będzie strzelał. Znowu spalony. Ratuje mnie. Ale człowieku, kurde, ten skład jego to jest masakra. Ja tu już byłem taki pewny, że go tym Krystynom ojadę, a tu jednak nic. Mamy spalonego. Spalony jeszcze jest, nie wiem jakim cudem. Jego Rudy też spalił. Nie dziwię się. Ale to nie jest już śmieszne w ogóle. Mnie to nie bawi. A mnie przeraża wręcz. Uderza Thomas Miller. Ale... I przegrywamy. Przegrywamy wszystko. Teraz to już jest jasna przegrana. Dla mnie. No i Thomas Miller, kurde, Royce, no Bundesliga zasrana. A Ronaldo gdzie? A Ronalda nie ma. 2 do 0 i zarysowuje się przewaga jednej z drużyn. No i Ronaldo jeszcze oddaje piłkę. Tak dla ścisłości. Ja go tu fauluję znowu. Pewnie zaraz mu dam okazję do kolejnego strzału. Nie, nie, to nie tak się miało odegrać. Już wolałbym nie mieć tego Ronaldo. Inaczej działać niż mieć, kurde. Aha. No, zupełnie. Co on mnie chciał postraszyć? Ja mam jeszcze czas, ale muszę to nadrobić. Muszę. Teraz to nie ma zmiłu. Nie wiem, czemu na was nic nie obronił. Tak jak należy. Tak go chwaliłem, że tak teraz mam go w dupie. Miranda. Dobra. Oj, chuj. Nic tu nie rozegram dobrze. Koleś ma tak zbudowany skład, że ja... O, dobra, dobra. Teraz podanie. Dobrze, biega na wolne pole. Jest, Ronaldo, Ronaldo! No i czemu ty on bronił? Brawa dla bramkarza. Nie, 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 nie. Dobry przechwyt, przejmuje teraz piłkę. Niedobrze. Miller. Jeszcze Keylor na was mi w takim Zener miejscu uznał, wybił. Pora na zmiany. A rezerwowy a, zmiany, zmiany. Ciekawe na lepsze czy na gorsze. Mario Götze. A to i tak już nie ma znaczenia. Łatwo, przewaliłem łatwo, taki mecz. A mam Ronaldo. Miller. Mam Ronaldo po prostu na tym napadzie. 5 obrońców jeszcze w dodatku. Kościelny. Mi nie idzie. No, no i strata piłki. Dobra. Jest, jest, jest. No i chuja nie jest. Matip. Aha, dobrze. Dobra, jest okazja, jest. Spalony! Jaki zawodnik spalony! Zbyt szybko ruszył do piłki. Lukas. Kurde, zamorduję cię zaraz. Runi. Niby ta obrona miała coś robić, a jednak nic. Jest jeszcze reakcja sędziego, poczekajmy. Jeszcze mnie faulowano. No i żółta kartka. To nie ma znaczenia, bo ja przegrywam ten mecz. I sięgnął po żółtą kartkę. A faulujący przyjmuje karę spokojnie. Inigo. No fajnie, fajnie, fajnie. Dobra, to już po meczu. Hasta la vista. Dobra, biegnij. Przebił się. Udało się odebrać piłkę szarżującemu zawodnikowi. No ja nie wierzę, ja nie wierzę w tego Ronaldo. No, co ta obrona tu robi? Nic mu nie mogę zrobić, 20 minut meczowych,
kurde, to jest dla mnie przerażenie, że tak mecz wysoko przegrywam. Na was, co z tego, co z tego. Oj, fajnie, jeszcze odbił tą piłkę. Nie, koszmar, koszmar, a nie... Był faul, będzie jaki faul? Jak go wykorzystają? Boże. Nie wierzę. Przepraszam, że za ten rage, ale no ja się nie spodziewałem, że to tak się dla mnie źle skończy. Ależ wspaniale. No, fajnie, że na was to wybił. I będą. Czemu tak wszystkiego nie mógł bronić? Dobra, już muszę się uspokoić, bo te nerwy mnie tylko tutaj bardziej... Getze! Nie ma gola! Wybi. No jestem po prostu na skraju przegranej. No, bądźmy sobie szczerzy, ale jestem na skraju przegranej. Źle się przygotowałem do tego drafta. Jeszcze złe podanie. A jeszcze 15 minutek. Trzeba tu coś wykombinować. Robin, a Rooney, dobra, teraz tu podanie, jest. Ronaldo, Ronaldo. A teraz Cristiano Ronaldo. Ja pierdzielę. Na wysokości zadania. Nie, ten Ronaldo tu nic nie robi. No i cholera. Cholera mnie weźmie. Czyste zagranie, przejmuje piłkę. Tak, 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 tak grajcie, tak grajcie na obronie. Dobra, Lukas, Lukas. Jego nie, serio się musiał wypiździć. Na prostej drodze. Na prostej drodze się musiał taki szybki skrzydłowy wypiździć. Piłka wychodzi na aut. No i jestem już na skraju totalnej porażki. I będę musiał chyba zbierać na żeton 15k. Więc Neymar. Nie mamy końców. To się nazywa krycie radar. Neymar! Świetnie interweniuje. Neymar? Zawodnik. Kurde, ma Neymara, nie. Ma problem z mięśniem. A jednak coś tam ma. I będzie rzut rożny. A ta Bundesliga to mnie już totalnie zjadła. I piłka wybita do przodu. Może chociaż jedna bramka. Ronaldo, Ronaldo, chociaż tą jedną bramkę. No, podaj to tam. Teraz Rooney. Rooney, no kurde, czemu nie Robben? I przegrałem cały mecz. Zaledwie 4 minuty dzielą nas od zakończenia spotkania. Tak tyle się namęczyłem nad tym składem, Lukas, że teraz to wszystko idzie na marne. Nie, no Rooney, tak, Rooney, to był błąd, że trafiłem w niego. No, fajnie. Ronaldo. Świetnie odebrana przeciwnikowi piłka. Ja tym Ronaldo nie ogarniam, będę szczery. Nie będę zwalał winy na Ronaldo, Rooney, tylko po prostu ja nie ogarniam go. No, jeszcze się musiał obrońca wydupić. No i nic nie strzelę. No i nie ma szans. Nie ma szans, totalnie nie ma szans. No i przegrałem, no cholera ciebie. Nic się już nie zmieni. Robben. Pastore. Robben. Chociaż jeszcze na nadzieję jedna bramka. Lukas. Dobra wrzutka w pole karne, może być groźnie. Nic. Nic. Marco Reus. Ale jestem słaby. No i przegrałem. Świetnie. Koniec meczu, koniec nadziei i straciłem skład. Straciłem skład marzeń. No ale końcy dostałem jakimś cudem. Dalej. W ogóle straciłem ten skład. O kurde, to jeszcze odbierz nagrodę. Ciekawe co to za nagroda. O, na pocieszenie. A to jest wszystko, tak? O kurde, to dwie złote paczki przynajmniej. No dobrze. To na pocieszenie jeszcze otworzymy te paczki. No nic. Nic nie mogę na to poradzić. Może coś ciekawego chociaż trafię. Co my tu mamy? Zwyzywacie mnie, że nie umiał grać tym Ronaldo. Zwyzywacie mnie po prostu. Tak będzie. Arsene Wenger. A to się na sprzedaż? O, to będzie na sprzedaż. Maestro. Kurde, ale... No jeszcze mi się Awas musiał tutaj pokazać. Ale nie, nie, no sorki, że taką porażkę zaliczyłem. Będziecie na mnie potwornie źli, Destro. Zobaczymy, czy on coś jest w ogóle warty. Zawsze go wystawię na tą sprzedaż. Bardziej mi się tutaj Hiszpania buduje niż Włochy. Ale Włocha mogę zostawić na razie, tak na próbę. Davis. No kurde, jestem potwornie zły.
że tak zmaściłem. Tak zmaściłem w ogóle mecz. Ale to mogę być tylko na siebie zły. Nic więcej. No trudno. Jakoś nazbieram te 15 tysięcy końców, jak mi się uda. Ciekawe jeszcze jestem z czego. No jestem naprawdę ciekaw, z czego ja to zbieram. Liga portugalska. Mamy jakiegoś pomocnika z tego, z Guimarães. Tu mamy też pomocnika, ale z ligi argentyńskiej. Czyli tam, gdzie gra Carlos Tevez. Również. No dobra. A Wenger coś jest wart? Bo szczerze nie wiem, czy mam go brać. Zawsze bym go sprzedał. Taki Arsene Wenger, nie wiem, czy mi będzie w ogóle zdatny. Nie, ja się muszę czymś pocieszyć, bo ja zaraz zwariuję z bólu. Tak mi się serce kraja, że przegrałem z takim przeciwnikiem. No trudno, się pozbieram jakoś. Chociaż nie wiem, no to mnie zmotywuje do tego pewnie, żebym nazbierał na paczkę. Na paczkę, na żeton. Draft. Dobra, Wengera sobie wystawię. On mnie się nie przyda, wolę Pellegriniego. Chociaż tutaj Francja jest bardziej. Więc nie wiem, czy bym nie wystawił bardziej tego Pellegriniego. A weźmiemy go, czemu nie? Wenger się przyda za Pellegriniego. Na licytację. On bodajże tam był za 800. Tak, bodajże za 800 końców go wystawiałem. Znaczy, tak widziałem, jak się sprzedał. Więc no, weźmiemy sobie na pocieszenie. Idź w cholerę, Pellegrini. Wenger cię teraz zastąpi. Dobra, poszłeś. No i teraz reszta to kontrakty. To mogę w sumie jeszcze wystawić. Może coś z tego pójdzie. Czy mamy dribbling, strzały i podania. No pomyślę, jak się nie sprzeda. 350. 350, tak mało. Kurde. Masakrycznie mało. O, 450. Pomyślę nad sprzedażą tej karty. Pomyślę, nie obiecuję nic. A więc to 450 mówicie. No za tyle to na pewno taka karta nie pójdzie, ale mogę sobie dać do obserwowanych. Na razie na transferową ją poślę. Czy taką kartę da się sprzedać? Dobra, muszę ochłonąć i zapomnieć o tej porażce. Bo to sobie mogło być do przewidzenia, że przegram taki mecz. Po prostu będę musiał jakimś cudem nazbierać na żeton. Nie wiem, jak ja to zrobię, ale nazbieram. Wiem, zwyzywacie mnie w komentarzu, ja to wiem, zwyzywacie. I to tak boleśnie, że dostałem Ronaldo, a go nie potrafiłem wykorzystać. Ja to czuję. Po prostu czuję to we krwi ciągle. Dobra, reszta do klubu. Kolejna złota paczka. Zobaczmy, czy coś trafię. Oczywiście z zamkniętymi oczami otwieram te paczki. Zamykam paczki, chciałem powiedzieć. Dobra, co my tu mamy? O, Rami! Co my tu mamy? Środkowy obrońca, Liga Hiszpańska. Ty, w sumie to on się może uzupełnić do podstawowego składu. Jakby tak go umieścić. O, tak myślę. Następna strona. No tak myślę, jakby go tutaj nie dodać przypadkiem. Tak, Perez. O jest ofensywa. Hiszpania jak nic. Tutaj mamy chociaż Kolumbijczyka. I bramkarza, kolejny Włoch, serio. Oj, 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 oj. Już jednego Włocha mam dosyć. Ale zaufam i wezmę drugiego Włocha. Jak ten też się nie sprawdzi. A mogę to w ogóle wystawić, bo nie będę robił ligi greckiej. A tak to bym przynajmniej sprzedał za te 200 końców. A coś widzę, że to nawet nie chodzi dobrze na sprzedaży.
Więc no mam to pewne obawy. No nie wiem, mogę go tylko wziąć do klubu, nic więcej. No takie pocieszenie dostałem, no, no muszę przeżyć jakoś ten kryzys, że taki mecz poprzepaściłem, ale dostaliśmy za to dobrego ofensywnego zawodnika z Hiszpanii, który mam nadzieję, że poprawi mi humor. No szkoda, szkoda, taki mój pech, taki już mój pech. Do klubu Zapata, zastanowię się. Może coś jesteś wart, trochę chociaż, może bym cię opylił. Bo widać, że tak szybkością to mnie tryska, a zawsze bym miał ten profit. No dobra, wszystko do klubu idzie, a ja się już tutaj z wami pożegnam. Chociaż jeszcze mogę jedną paczkę otworzyć, srebrną. Ostatnia paczka i tak dobrze wiem, że nic nie trafi, ale zawsze zamykam te oczy, żeby po prostu zapomnieć o tym moim bólu. O kurde, to jest złota paczka zawodników dosłownie. No, mamy jednego zawodnika z Piasty Gliwice, z Korony Kielce. Skądś jeszcze? Nie. Wszystko to już takie... A weźmy, ustawimy wszystko na transferową, tak dla jaj. Widzę, że nawet z Izraelu trafiłem. Dobra, do transferowej. I tu się z wami już żegnam w tej chwili. No przepraszam, że przegrałem wam tego mecza, że nie było tak epicko, że tak poprzepaściłem okazję. Mogłem lepiej to zrobić, ale no cóż, przeciwnik miał i tak lepszy skład. Napiszcie mi w komentarzach, co zrobiłem źle, co poprawić i następnym razem, wiem, moja gra też nie była najlepsza. Chociaż starałem się jak tylko mogłem. Ale cóż, presja też była, po prostu. Trzymajcie się, na razie, yo!